Malcontent, człowiek niezadowolony, ciągle narzekający, potrafiący zawsze znaleźć dziurę w całym. Nawet jeżeli podarowałbyś mu cały świat, to będzie niezadowolony, że zapakowałeś go w niewłaściwy papier albo użyłeś niewłaściwej wstążki. O malkontentach dzisiaj będzie parę słów. Zapraszam na słowo. Pokój, dobro o malkontentach dzisiaj. A żeby to zobrazować, posłużę się bajką, którą napisał Bruno Ferrero. Posłuchajcie proszę. Pewien żółw żył sobie spokojnie na wsi. Któregoś dnia kuzynka mieszkająca w mieście zaprosiła go do siebie. Ponieważ żółw bardzo pragnął zobaczyć trochę świata, przyjął zaproszenie. Odległość nie była duża. Wynosiła nie więcej niż kilometr. Lecz dla żółwia stanowiło to prawdziwą wyprawę. Łudził się jednak, że dotrze w miarę prędko i dopiero rankiem wyruszył w drogę. Idąc pewnym i niezmiennym krokiem, myślał: dojdę na miejsce na pewno jeszcze przed południem, a więc w samą porę, by zasiąść do stołu. Wyruszył podśpiewując: szedł, szedł, szedł. Do południa żółw przebył zaledwie kilkaset metrów. Gdy usłyszał dzwon bijący godzinę 12, mruknął ze złością: co za głupi dzwon! Nie minęła jeszcze godzina od czasu, gdy wyszedłem z domu, a ten już wydzwania południe. Ten zegar na pewno jest zepsuty. Szedł, szedł, szedł. Słońce już skryło się za horyzontem, a na niebie zabłysły gwiazdy. Lecz żółw nie przebył jeszcze nawet połowy drogi. Zdenerwowany, jak nigdy dotąd, zaczął pomstować: świat nie jest już taki jak kiedyś. Słońce zachodzi szybciej, gwiazdy pojawiają się za wcześnie, zegary wciąż się psują. A dni są krótsze niż te przepisowe 24 godziny. I tak, złorzecząc pod nosem, podjął dalszą wędrówkę, nieustannie przeklinając drogę, która wydawała mu się kręta i zbyt gęsto porośnięta krzewami. Jak podsumowuje tę bajkę Bruno Ferrero? Zawsze znajdzie się dobry powód, żeby źle myśleć o innych. Tak, oby nam się takie powody nie zdarzały. Aby nam się takie powody nie przytrafiały, abyśmy nie narzekali. Oczywiście są czasami trudne sytuacje, ale abyśmy nie narzekali. A jeżeli znajdziesz u siebie jakieś symptomy wskazujące na to, że jesteś malkontentem, koniecznie trzeba coś z tym zrobić. Spokojnej, dobrej nocy z Panem Bogiem.